bramkarz. 99 oceny ogólnej. Ja jestem Krzychu, a więc zaczynajmy ten poradnik. Wzrost 200 cm, waga 90 kg, to jest dla mnie optymalna. A więc dalej, zalety. Obrony w końcówce, zasięg ramion bramkarza i świetnie broni stałe fragmenty gry, ale pamiętajcie, że w zaletach jest dowolność, bo zalety raczej nic nie zmieniają, jeśli chodzi o overall. Dalej. Atrybuty. Fizyczne, tutaj trochę powybierałem. Obrona. Jeśli chodzi o tutaj tylko przechwyty i orientacja w obronie. Dribbling, tutaj nic nie jest przydzielone. Podania. Strzelanie też nic nie jest przydzielone. Tempo. I atrybuty bramkarskie. Wszystko tutaj jest poprzydzielane. Co się składa na 103 tak naprawdę atrybutów bramkarskich. I to by było na tyle. W tym krótkim poradniku, jeśli chodzi o bramkarza. Mam nadzieję, że się przydał. Zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję, jeśli przydał się taki poradnik. No i będą takie poradniki już jeszcze wkrótce na pewno do środkowego obrońcy i wielu więcej pozycji, także ofensywnych, jak i defensywnych. A więc co, ja się z wami żegnam. Siema!